Białoruś, protest przeciw Łukaszence, biorą udział emeryci i studenci. Białoruś, protest emerytów i studentów. W Białorusi wciąż trwa akcja protestacyjna przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Kilka tysięcy emerytów i studentów wyszło w poniedziałek 26 października na ulicy Mińska. Protesty odbywały się też w innych miastach. Na PL. Niepodległości w Mińsku jak co tydzień w poniedziałek zgromadzili się emeryci, do których tym razem dołączyli studenci. Kolumna ruszyła następnie prospektem Niepodległości, główna ulica w Mińsku. Ze zdjęć opublikowanych na białoruskich portalach wynika, że protest jest bardzo liczny. Według Radia Swoboda uczestnicy protestu skandują strajk. Emeryci protestują też w innych miastach, w tym w Brześciu i Grodnie. Liderka opozycji białoruskiej Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że w poniedziałek w kraju rozpocznie się strajk generalny, jeśli do niedzieli włącznie Aleksandr Łukaszenka nie spełni 3 żądań: miał on ogłosić swoją dymisję, doprowadzić do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.